Hejka! Chcę Wam wyjaśnić pewną rzecz, a mianowicie mój odcinek Back to School. Niektóre osoby piszą, że zgapiłam od Meli modeli plecak i dużo innych rzeczy. To było tak, że połowę rzeczy ja dostałam, że mam sobie na przykład wybrać kolory albo wzór, a drugą połowę sobie mogłam po prostu wybrać. I chcę Wam powiedzieć, że wiecie co, gdybym ja wiedziała, że Mela wybrała taki plecak, to ja bym go nie brała, bo ja wiem, że niektóre osoby na YouTubie po prostu żyją z tego, że mają z tego satysfakcję, jak inne osoby tak hejtują. I ja do Meli nic nie mam, lubię ją oglądać, ale niektóre sobie to piszą, to jest już przesada. Proszę Was, żebyście się ogarnęli troszeczkę. Tak samo ja mówiłam nazwę firmy i tak dalej. I chcę jeszcze powiedzieć, że data publikacji była przesunięta ze względów technicznych. Na snapie pokazałam Wam paczkę, bo jeszcze ją zostawiłam. I tam jest napisane, że ona została nadana 29 czerwca, do mnie przyszła 30. No i wiecie, zanim to nagrałam, bo też były jeszcze inne rzeczy, wyjazdy i tak dalej i jeszcze to trzeba było zmontować, potem wysłać do akceptacji. Zobaczcie, paczka od Excellent Office, na sklepie były widoczne dwie, ale już jedną wyrzuciłam i tutaj są rzeczy. I tutaj jest data 29 czerwca. Filmik tak czy siak był dużo wcześniej nagrany przed publikacją. Niektóre osoby, które się tym w miarę interesują, to wiedzą, że jak współpraca, to się najpierw nagrywa, wysyła do akceptacji, jeszcze trzeba to zmontować. A ja nie żyję tylko YouTube'em, jestem dzieckiem, mam też inne sprawy, na przykład wyjeżdżam sobie do rodziny, gdzieś na plażę. Jak pewnie wiecie, będę niedługo organizować rozdanie Back to School, a osoby, które pisały, że jestem zgapiarą, papugarą i w ogóle inne rzeczy, nie mają szans, żeby w tym rozdaniu wziąć udział. Mam nadzieję, że zadziałam wszelkie wątpliwości i pozdrawiam moich widzów, którzy rozumieli od początku, bo takich też nie brakowało. I to na tyle w tym odcinku. Pa, pa!